Można powiedzieć, że mamy swego rodzaju misję. Natomiast jakby to nie jest misja, za którą będziemy składać głowy i którą będziemy podpisywać krwią. Jak to Kubuś Puchatek mówił, z niczego rodzą się najlepsze cosie i żeby coś się urodziło, to potrzebne jest właściwe miejsce i właściwy czas. I najkrócej mówiąc, my znaleźliśmy się w odpowiednim miejscu, we właściwym czasie i ponad, no chciałbym powiedzieć ponad rok, ale tak naprawdę to nawet nie cały rok temu powstało Klezmorim Trio. Natomiast w tym czasie tak dużo się wydarzyło różnych rzeczy i powstała płyta i mnóstwo koncertów i Wrocław i Żory i Chrzanów. O Krakowie nie wspominam, że wydaje się, że zespół istnieje o wiele dłużej. Kraków, z którego się wywodzimy, jest w pewnym sensie kolebką tej muzyki, zwłaszcza Kazimierz, gdzie po nakręceniu Listy Schindlera Steven Spielberg ożywił od nowa dzielnicę Kazimierz i wtedy rozpoczął się tam bardzo intensywny ruch turystyczny, a wiadomo, że ruch turystyczny wymaga tego, żeby pojawiły się restauracje, a jak restauracje, to wszystko, co z kulturą żydowską się kojarzy, czyli i jedzenie, i wystrój, no i nie mogło zabraknąć muzyki. Biorąc pod uwagę kulturę żydowską, zwłaszcza muzykę, postanowiliśmy odnowić, odświeżyć, przywrócić poniekąd do życia to, co zostało utracone bezpowrotnie. Czyli kulturę i życie w zasadzie przez pryzmat kultury, które odbywało się, które tworzyły różne społeczności w okresie przedwojennym w żydowskich sztetlach i miasteczkach. Wszystkie utwory na płycie, które się tam znajdują, są w naszych autorskich aranżacjach, natomiast nie są to nasze kompozycje. To są utwory, które powstawały przed II wojną światową, do II wojny światowej. Głównie powiedzielibyśmy, że to jest taka żydowska ludowość, tak? Czyli wszystko to, co społecznościom żydowskim tutaj na terenie Galicji, czyli Żydom aszkenazyjskim, towarzyszyło na co dzień. To jest muzyka użytkowa, czyli taka, która miała towarzyszyć na weselach, która miała towarzyszyć na różnych innych tam przyjęciach, imprezach, do tej muzyki się tańczyło. Jestem przekonany, że jeżeli tylko wykażecie Państwo odrobinę dobrej woli, to dacie się ponieść i muzyce, i nam, i atmosferze, którą w starej kotłowni stworzymy.